po raz pierwszy w tym sezonie w hali stulecia swój mecz w Tauron Basket Lidze rozegrali koszykarze Trefla Sopot. Rywalem żółto-czarnych była Rosa Radom, która na początku rozgrywek okrzyknięta została ich rewelacją, po czym jednak wyraźnie spuściła z tonu. Zadaniem podopiecznych Dariusa Maskoliunasa było nie pozwolić gościom na powrót do zwycięskiej formy sprzed kilku tygodni. Już początek meczu pokazał, że miejscowi dobrze czują się na obiekcie, na którym trenują na co dzień. Co prawda po 6 minutach to Radomianie prowadzili jednym punktem, 14-13, ale końcówka pierwszej kwarty była piorunująca w wykonaniu Sopocian. Zdobyli 17 oczek, tracąc tylko 4 i po premierowej ćwiartce było 30-18. Przez niespełna 3 minuty gracze Rosy zdołali odrobić 5 punktów straty, ale po chwili to znowu Trefl dominował na parkiecie. Szczególnie aktywni w ataku byli Jeter, Waczyński i Wasiliauskas. Pierwszą połowę wysoko wygrali gospodarze 50-34. O tym, jak wyrównana była trzecia partia, najlepiej świadczy fakt, że przez cały czas jej trwania żaden z zespołów nie zdołał trafić 3 rzutów z gry pod rząd. Różnica cały czas wynosiła kilkanaście punktów, a na ostatnią kwartę Sopocianie wychodzili prowadząc 73-58. W 32 minucie meczu Michał Michalak został usunięty z boiska za odepchnięcie rywala. Na parkiecie zrobiło się nieco nerwowo, a Rosa doszła gospodarzy na dystans 11 punktów. Jednak po serii celnych trójek na 4 minuty przed końcem Trefl prowadził 22 oczkami, 88-66. Tak dużej przewagi przyjezdni nie byli już w stanie odrobić. Żółto-czarni ostatecznie rozbili zespół z Radomia 102-75. Trenujemy w tej hali codziennie, też sporo tu pudłujemy, bo obręcze są tu bardzo twarde i trzeba być naprawdę dobrym strzelcem, żeby często trafiać. Wiedzieliśmy też, że na tych koszach ciężko będzie trafiać przeciwnikom. Poza tym spodziewaliśmy się, że trybuny będą pełne, bo to mniejsza hala niż Ergo Arena, jest tu też znacznie głośniej. Zrobiliśmy dobry użytek z przewagi, jaką mieliśmy. Wielkim atutem graczy Rosy w dotychczasowych spotkaniach były rzuty z dystansu. Tym razem jednak zostali oni pokonani swoją własną bronią, ponieważ zespół Trefla trafił aż 13 z 20 prób za 3 punkty. Świetnie rzucali, trafiali każdy rzut, który pozwoliliśmy im oddać. Myślę, że to zrobiło ogromną różnicę w tym meczu, bo my takich rzutów z czystych pozycji nie trafialiśmy. Pudłowaliśmy też w prostych sytuacjach, takich jak layupy. Wydaje mi się też, że Trefl bardzo dobrze dzielił się piłką, a ponieważ częściej niż my był w jej posiadaniu, dyktował tempo gry. Do końca roku Trefl jeszcze 3-krotnie zagra w Tauron Basket Lidze i za każdym razem wystąpi w roli gospodarza. W przyszły weekend na własnym parkiecie podejmie Śląsk Wrocław. Tydzień później w derbach Trójmiasta zmierzy się z Asseco Gdynia, natomiast 2 dni przed Sylwestrem jego rywalem będzie Turów Zgorzelec.